będziemy walczyć do końca. No, się starać, no bo proszę pana, ludzie giną, ludzie tego i tych tirów. Ja mieszkam na Osiedlowej, a tam na Krepkowicze, no to tam ściany im pękają. Proszę? No to pewnie, a myśli pani, że co? Tam jeżdżą. Tak dużo tych samochodów? No bardzo dużo, nie dużo, a bardzo dużo. To było liczone przecież, ile dziennie przejeżdża tamtych kierów na tym, no, szosie. Mateusz, się schowałeś? Mów też, że potrzebne jest. No. Potrzebne. Protesty będą? Będą, na pewno. Mój mąż zawsze chodzi. Mnie nie było teraz, to nie byłam, ale mój mąż zawsze jest. Tak? Proszę? Pani też chodzi na protesty? Chodzę, chodzę. Oczywiście, że chodzę, no bo to jest tragedia, co się dzieje w tym naszym Augustowie. Niby miasto turystyczne, niby tego, a taki tłok. No, kto to widział? Tiry. Byłam na Śląsku, wie pani teraz? Tam jest, w ogóle u nich nie jeżdżą tiry. Przez miasto. Przez miasto, a u nas jest tragedia. No, po prostu. No, także wszystko jest ważne. Ja oczywiście, ja jestem też za przyrodę, ja jestem oczywiście też, no. Ale w pierwszym rzędzie chyba było, powinno być bezpieczeństwo ludzi. Do prac projektowych wracamy. Aha, do prac projektowych. Dobry, czyli praktycznie rzecz biorąc, praktycznie, bo to przy tych nowych wariantach. Ale nie sądzę, to wie pani, no, zniszczą nam to drogę, no, znaczy tą rozpudę przez to. Mhm. To rozpudę. Ta trasa między innymi była po to, to kiedyś, jak państwo pamiętają może, że jak było jakaś tam roślinka, krzyżomle czy coś tam takiego, nie? No tam w tym stylu było. Właśnie to była ta trasa przesunięta ze względu na te najcenniejsze. Najcenniejsze zasoby i przesunięta jak najbliżej jeziora, żeby po prostu odciążyć pozostałą część trasy. A wszystkie te trasy, które są zastępcze, to są i tak przebiegają przez rozpudę. I teraz, no nie ma innej możliwości. No nie ma, no to, ale że to teraz proszę pani policzy pani, ile tych toksycznych odpadów z transportu dostanie się do tej rzeczki. To przecież jest mała rzeczka. A jak myśli pan, jak mocno się opóźni budowa tej obwodnicy? Znaczy to nie opóźniłaby się, żeby zablokować na tydzień Augustów. To by było szybko, bo tak to, proszę pani, to co najmniej 10 lat. Bo już jak znam życie, bo nawet wczoraj byłem, rozmawiałem w Mazurkach, to już ludzie jak się dowiedzą, że będzie nowa trasa projektowana, to widły będą stały.